Cześć, witajcie. W tym materiale chciałbym Was zaznajomić z zasadami gry Great Western Trail znanego projektanta Aleksandra Pfistera. Jest to chyba na ten moment jego najpopularniejsza gra, zresztą no, trudno się dziwić, jest to naprawdę niezłe i rasowe euro, natomiast wszyscy ci, którzy jeszcze się z nim nie zetknęli, no cóż, będą mieli okazję to zrobić, mam nadzieję, za pomocą moich materiałów. Chciałbym podzielić go na trzy części, ponieważ jest to gra dosyć złożona i nie chciałbym Was zanudzać tutaj swoimi opowieściami w jednym wielkim materiale, więc robię to w ten sposób, że w pierwszej części pokażę Wam, jak przygotować rozgrywkę, w drugiej opowiem o poszczególnych akcjach i o tym, co tak naprawdę tutaj w tej grze będziemy robić, no i na końcu takie krótkie podsumowanie, kilka rzeczy, zwłaszcza, że jest to, jak już wspomniałem, euro rasowe. I oprócz tego, że mamy tutaj dużo elementów i dużo rzeczy się dzieje, dostajemy jeszcze na koniec coś takiego, czyli notesik punktacji. Jak widzicie, jest mnóstwo rzeczy, za które będziemy zdobywać punkty, a ponieważ one nie są tak bardzo czytelne i intuicyjne od samego początku, no to skupię się na nich na końcu i powiem Wam co i jak. Okej, okay, dobra. Zaczynamy od, w takim razie oczywiście od przygotowania planszy. Widzicie, jest ona bardzo, bardzo kolorowa. Będziemy zaczynać w tym miejscu, podążać sobie plaży aż do samego Kansas i tam będzie się działo dużo fajnych rzeczy, ale zanim to nastąpi, oczywiście przygotowujemy sobie wszystko tak, jak instrukcja przekazała. Mamy żeton rynku pracy i żetony zwiadowców, które musimy umieścić w odpowiednich miejscach. Żeton rynku pracy wędruje tutaj. Na początek żeton ten będzie się przemieszczał w dół, natomiast żetony zwiadowców sobie tasujemy i umieszczamy w tych oto miejscach. O, właśnie. To będą żetony, które oczywiście będziemy mogli zdobywać w czasie gry. Następnie bierzemy budynki neutralne, które mam gdzieś tutaj. O, właśnie. Budynki te są ponumerowane od A do F, nie, G, do G, czyli jest tych budynków 7. Autorzy zalecają, żeby przy pierwszej rozgrywce budynki te w kolejności od A do G, tak jak wspomniałem, ułożyć tak, jak mamy tutaj nadrukowane na planszy, czyli budynek A idzie na pole A, budynek B na pole B i tak dalej. W kolejnych rozgrywkach można te budynki sobie potasować i porozkładać w dowolnych polach. Natomiast my zrobimy to tak, jak instrukcja prosi, jeżeli oczywiście jest to Wasza pierwsza rozgrywka. Ja już sobie wcześniej te budynki przygotowałem w odpowiedniej kolejności. W każdym razie wygląda to właśnie w ten sposób. Ok. Czyli jak na razie idzie nam dosyć łatwo. Ok, następnie w grze mamy jeszcze oczywiście pieniążki, ale też takie, jak to się nazywa, żetony pomocników. O właśnie. Żetony to są ponumerowane od 1 do 3, czyli 1, 2, 3. Ja sobie wszystkie podzieliłem tutaj na właśnie te kategorie, dlatego że z tych żetonów będziemy dobierali żetony w czasie gry właśnie z odpowiednich kategorii, więc musimy zwrócić na to uwagę, żeby nam się one tutaj nie pomieszały. Teoretycznie powinniśmy je ułożyć w zakryty stos. Ja sobie po prostu będę tutaj mieszał, bo to nie o to chodzi. Liczy się tylko przykład. Pierwszą rzeczą, którą robimy, bierzemy 7 żetonów z pierwszej kategorii, oczywiście losowo, i układamy je na planszy tam, gdzie jest ich miejsce. Ja to właśnie zrobię. 3, 5, 6 i 7. Dobra, załóżmy, że wylosowałem te 7 żetonów. Wszystkie te żetony musimy położyć na odpowiadające im miejsca. Tutaj mamy 3 obszary na planszy, tak zwanych zagrożeń, i żetony pasujące do tychże miejsc, oznaczone są też symbolami, układamy od wartości od najniższej do najwyższej, tak? Czyli w tym przypadku jedynka. Mamy też żetony tipi, które musimy ułożyć tylko w tym miejscu i układamy je analogicznie od najniższej wartości do wartości najwyższej. Tak jak nam się to wylosuje, tak te żetony układamy. O, proszę, tutaj mamy żeton zagrożenia z lawiną, no więc on idzie sobie na to miejsce. Następnie mamy kolejny żeton z lawiny, więc pójdzie sobie tutaj. I mamy jeszcze jeden żeton i znów mamy lawinę, proszę bardzo, i on idzie w to miejsce. W ten sposób wylosowaliśmy 7 żetonów, bo tak mówi instrukcja. I niezależnie od liczby graczy, musi być ich właśnie tyle. Natomiast kolejną rzeczą, którą przygotowujemy, rynek
prac. Stąd będziemy pozyskiwać naszych pomocników. Bierzemy wtedy zasoby czy żetony z poziomu drugiego i losujemy ich tyle, żeby wypełnić właśnie rynek pracy na zasadzie takiej. Na cztery osoby mamy do dyspozycji cztery kolumny. Na trzy osoby trzy, na dwie osoby. I teraz zapełniamy pierwszy rząd. Załóżmy, że będzie to gra dwuosobowa. Oczywiście ja to robię zupełnie losowo. I kolejny znacznik wędruje obok znacznika rynku pracy. Tak? Czyli w tym przypadku mamy trzy znaczniki na grę dwuosobową. Gdyby to była gra trzyosobowa, to byśmy dołożyli jeszcze w tych miejscach i przy grze czteroosobowej dołożylibyśmy jeszcze w tej ostatniej kolumnie. Nigdy nie umieszczamy znaczników poniżej tego żetonu, natomiast ten żeton będzie się systematycznie przesuwał i tych pomocników będzie nam tutaj przybywało, ale to już jest jakby osobna kwestia. Dobra, kolejnym elementem jest przygotowanie tego oto pola. No i zgodnie z tym, co mamy tutaj nadrukowane, losujemy dwa żetony o wartości 1, czy wartości z kategorii 1. Dwa żetony z kategorii 2. Tutaj mamy samych pomocników. No i dwa żetony z kategorii 3. Wam też pokażę. Tu już mamy mieszankę żetonów. Mamy i tipi, i mamy pomocników, tak żeby to się wszystko ładnie rozkładało w czasie gry. Dobra. Następnie musimy przygotować rynek krów. Ponieważ zabawa w tej grze będzie polegała na tym, że będziemy pędzić bydło i je następnie sprzedawać. Jest to talia, powiedzmy, tych krów, które będziemy dopiero mogli pozyskać, ponieważ każdy gracz jeszcze dostanie swoją talię. O, to będzie za chwilę. Żeby wam pokazać, jak to wygląda, będę musiał troszeczkę te plansze tutaj przesunąć. Myślę, że tam już chyba nic specjalnego nie będzie nas interesowało w tej górnej części. Tutaj mamy pokazane, ile tak naprawdę tych krów musimy dobrać, czyli w tym przypadku, kiedy mamy grę dwuosobową, stali, to oczywiście skrętnie tasujemy, żeby nie było, tak? To poza ekranem wykładam 3, 4, 5, 6, 7 krów i układam je kolorystycznie. Najpierw żółta, potem czerwona, potem niebieska, potem brązowa i potem fioletowa. I tak to ma wyglądać, czyli proszę bardzo. Żółta, czerwona, niebieska, no, w zależności od tego, ile nam się tych krów trafi. O, widzimy, mamy 4 brązowe, 3 brązowe, 4 to jest ich wartość i fioletowa. O. W ten sposób mamy przygotowany rynek krów, który będziemy mogli pozyskiwać po drodze. Następnie mamy karty celów, które będziemy w grze wykorzystywać. Mamy 24 cele. Tasujemy je. Oczywiście. I obok planszy wykładamy sobie 4 z nich. Pozostałe będą w zakrytym stosie. Ok, dobra. To jest tak naprawdę przygotowanie rozgrywki, jeżeli chodzi o planszę główną. Wszystkie zasoby, które tutaj mamy, oczywiście możemy sobie trzymać pod ręką. Pieniądze też nam będą potrzebne. Następnie musimy przygotować planszę gracza. Plansza gracza wygląda w sposób następujący. Jest to plansza, oprócz tego, że pokazuje nam, co tak naprawdę możemy zrobić, jest też bardzo fajną ściągawką, jeżeli chodzi o akcje, które możemy wykonywać w czasie naszej tury, więc tak, służy nam pomocą, jak sama nazwa wskazuje, w dosyć szerokim zakresie. I teraz, jeżeli chodzi o planszę gracza, jest istotne dosyć to pole, ponieważ ono się zmienia w zależności od liczby graczy. Tutaj mamy pokazane na dwie osoby, natomiast mamy jeszcze takie nakładki na czterech i trzech graczy. One troszeczkę nam zmieniają tutaj te warunki, ale o tym będę mówił, jak będę opowiadał o tym, co się w grze robi. Tutaj na razie zajmiemy się setupem, więc jeżeli gracie na 3 lub 4 osoby, musicie na to pole nałożyć taką jedną z nakładek, w zależności od tego, w ile osób gracie. Ok, dobra. Każdy z graczy następnie otrzymuje 10 budynków prywatnych, czyli oznaczonych kolorami gracza. To są budynki no, troszeczkę podobne do tamtych, które widzicie na planszy, no ale my je otrzymujemy tutaj dla siebie. Na razie one jeszcze na planszy nie lądują, ponieważ oczywiście, jak się domyślacie, będziemy musieli je najpierw zbudować. Dobra, następnie. Każdy z graczy otrzymuje taką tutaj pulę kolorowych dysków.
Jest ich dokładnie 14. I te dyski umieszczamy na naszej planszy gracza w tych wszystkich miejscach, które widzicie tutaj. I jak się zapewne domyślacie, te pola, dopóki nie zostaną odkryte, są dla nas niedostępne. O właśnie. Mniej więcej coś takiego. O, prawie równo. Dobra. W ten sposób mamy przygotowaną planszę gracza. Prawie, ponieważ jeszcze mamy jeden tutaj taki znacznik, który kładziemy na pole 0. Jest to tak zwane pole certyfikatów, o którym za chwileczkę też powiem. Bierzemy naszego ranchera, stawiamy go na samym początku naszego szlaku oraz bierzemy jedną ciuchcię, którą umieszczamy w tym oto miejscu. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie tam będzie pociąg zaczynał swój ruch. On też coś będzie oczywiście oznaczał, ale to do tego przejdziemy za chwilę. Następnie każdy z graczy otrzymuje swoją talię krów. Tak, tych kart jest 14. Karty te oczywiście możemy sobie potasować, żeby nie było. I z tych kart później będziemy dobierać coś na zasadzie deck buildingu, czyli mamy przygotowane swoje budynki. Ja tu trochę zrobiłem bałaganu na planszę, ale niestety nie mieszczę się w kadrze. Reprezentacji Polski. Więc mamy budynki, mamy karty. Następnie mamy jeszcze coś takiego jak cele początkowe. Każdy z graczy wylosuje sobie jeden taki cel, który położy przed sobą, no i będzie starał się ten cel zrealizować. Oczywiście celu tego nie widać, więc położę go sobie tutaj na razie na planszę. No i ostatnią rzeczą, którą musimy zrobić, to wziąć sobie pieniążki. I pierwszy gracz, który rozpoczyna, dostaje 6 kasy. Następny gracz w kolejności 7, 8 i 9, jeżeli gramy na 4 osoby. Tyle jeżeli chodzi o przygotowanie do rozgrywki. Nie ma tutaj tak naprawdę nic skomplikowanego, natomiast jest parę rzeczy, które jak widzicie już tam gdzieś tam się wyłaniają. Ja sobie ten plansz oczywiście zostawię przygotowaną tak jak jest i za chwileczkę omówię Wam reguły gry czy w kolejnym materiale i zobaczycie, z czym to się je. Tych zasad jest troszeczkę, dlatego postaram się skoncentrować na pokazaniu Wam pewnego konceptu gry, ponieważ jak go zrozumiecie, to tak naprawdę cała reszta będzie już potem bardzo, bardzo prosta. W gruncie rzeczy chodzi o to, co robią poszczególne budynki, czego możemy się spodziewać na trasie tutaj naszego marszu. No i jaka jest tutaj nasza, jaki tutaj jest nasz cel podróży w postaci Kansas i co tam się tak naprawdę dzieje. Tyle jeżeli chodzi o setup. Mam nadzieję, że nie było to zbyt skomplikowane. Jeżeli wszystkie te elementy sobie poukładacie tak jak tutaj widzicie, to tak naprawdę nauka zasad przebiegnie bardzo, bardzo płynnie. Tyle jeżeli chodzi o pierwszą część. Zapraszam do części drugiej, gdzie zajmiemy się już mięchem samym gry, czyli tym, co tu się robi i jak zdobywa się punkty. I tyle. Do zobaczenia.